Ach, wakacje. Można trochę odpocząć po trudach i znojach życia codziennego, zaznać trochę innego klimatu i ogólnie odświeżyć swój umysł. Jednak robienie dla was filmów to nie jest dla mnie żaden problem. Dla mnie to jest czysta przyjemność. Więc mimo, że jestem na wyjeździe, na wakacjach, będę tworzył dla was treści. Ale z racji tego, że jestem właśnie na wakacjach, nie jestem w stanie przeprowadzić dokładnego researchu, tak jak ma się to w przypadku zakamarków historii. Dlatego pomyślałem, że może ciekawsza będzie troszkę inna forma. Niektórzy widzowie stali, którzy oglądają dalej zakamarki historii, swoją drogą tu albo tu gdzieś u góry będzie odnośnik do serii zakamarków historii, lubią tę oto serię ze względu na świetne przygotowanie i powiedzmy, że poważną atmosferę. Natomiast stwierdziłem, że przyda się też taka luźniejsza seria, gdyż sam osobiście wakacje i czas wolny lubię spędzać aktywnie, na przykład na rowerze bądź pieszo i taką formę wypoczynku po prostu staram się również reklamować. Także stwierdziłem, że przyda się może taka trochę luźniejsza seria właśnie z różnych wycieczek, gdzie po prostu po drodze będę spotykał jakieś różne miejsca, o niektórych opowiem coś więcej, niektóre to będą po prostu zdjęcia, o których lekko będzie napomknięte. Dlatego zapraszam was na pierwszy odcinek serii zatytułowanej Vlog Historyczny. Pierwszym punktem na mojej mapie zwiedzania miała być jaskinia Rai. Jednakże zanim w ogóle do niej dotarłem, coś innego przykuło moją uwagę. Staję właśnie przed centrum Neandertalczyka. Czemu w tym miejscu znajduje się takie oto centrum? Otóż znajdujemy się praktycznie w przedsionku do jaskini Rai. Znajduje się ona kawałeczek dosłownie w tamtą stronę. Ale co wspólnego mają Neandertalczycy z jaskinią Rai? Otóż w jaskini Rai znaleziono multum dowodów na bytność Neandertalczyków w tamtych zespołach jaskiń. Są to m.in. narzędzia, pozostałości po zwierzętach z tamtych czasów. Także wszystko znajduje się tu. O wszystkim można dowiedzieć się z tego właśnie budynku. Także nie przeciągając, zapraszam, chodźcie ze mną. Od razu po wejściu okazało się, że całe centrum jest w 100% interaktywne. Moim zdaniem super rozwiązanie. Ale tutaj o wartość merytoryczną chodzi. Centrum pokazywało nam, jak wyglądało życie przykładowego Neandertalczyka. Zobaczyć można było, jak takowy wyglądał i czego używał, jednak mega wrażenie robiły imitacje domostw praludzi. Wszystko prezentowało się świetnie i bardzo dużo można się było z tego dowiedzieć. Ale nie można zapomnieć o megafaunie i megaflorze okresu Neandertalczyków. Całe jedno pomieszczenie temu właśnie poświęcono. Zobaczyć można było scenę polowania na mamuta przez grupę praludzi. Zwieńczeniem wszystkiego były filmy wyświetlane na ścianach wszystkich pomieszczeń oraz głos przewodnika dobywający się z głośników. Teraz należałoby przejść do samej jaskini Rai. No właśnie, jaskinia Rai, śmieszna sytuacja. Jak zapewne nieraz wam się zdarzyło, niektóre rzeczy uległy zmianie. Otóż dosłownie odbiłem się od drzwi. Okazało się, że aby jaskinię zwiedzić, trzeba najpierw zarezerwować bilet i to kilka dni wstecz. No cóż, bywa. Nie zmienia to jednak faktu, że i tak opowiem wam co nieco o tej jaskini. Jaskinia Rai znana jest przede wszystkim z bogatej i świetnie zachowanej szaty naciekowej. Ta forma krasowa powstała około 360 milionów lat temu na dnie płytkiego morza. A teraz przejdźmy do clou. 50 tysięcy lat temu jaskinie zamieszkiwał człowiek neandertalski. W warstwach osadów jaskiniowych odnaleziono wiele narzędzi, głównie krzemiennych. Dzięki nim ustalono, że zamieszkiwali ją neandertalczycy z kultury mustierskiej. I to wręcz dwukrotnie. Nie znaleziono jednak żadnych szczątków ludzkich, więc można by postawić hipotezę, że była to tylko przejściowa rezydencja praludzi.
Znaleziono natomiast szczątki zwierząt, takich jak niedźwiedź jaskiniowy, mamut czy jednorożec włochaty. Więc jak to się stało, że nikt nie zdążył tego zdewastować? Przez kilka tysięcy lat wejście do jaskini było zawalone. Dopiero w 1963 roku odkryto ją na nowo i od tamtej pory trwały badania i różne prace. A od 1972 roku jaskinia Rai otwarta jest dla zwiedzających. Jak zapewne zauważyliście, na początku odcinka pojawił się napis dzień pierwszy. Otóż na wakacjach byłem cały tydzień, a codziennie widziałem jakieś ciekawe miejsca. A co jeszcze ważniejsze, wszystko sfilmowałem. Z racji tego, że materiał byłby zbyt długi, podzieliłem go na kilka części, które od dnia dzisiejszego pojawiać się będą codziennie. Powiedzmy, że jest to coś w stylu maratonu. Także cóż zostało mi powiedzieć? Do zobaczenia już jutro w następnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli materiał wam się spodobał. Nie zapomnijcie również o komentarzu, gdzie mógłbym zawitać następnym razem. Oraz oczywiście, co najważniejsze, o subskrypcji i kliknięciu w ten taki mały dzwoneczek obok guzika subskrypcji, żeby nie pominąć następnych materiałów. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Cześć!